Dzień dobry, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na vloga. Jeszcze się nie przebrałam, chociaż już jest 19, prawie 40, ja muszę się wykąpać, zmazać makijaż i w ogóle. Ale jeszcze się nie przebrałam, mam tą bluzkę z modelem, byłam w niej w pracy i teraz tylko taki domowy sweter gruby sobie zarzuciłam, bo coś mi się chłodno zrobiło. U nas na Pomorzu w nocy jest około minus 7 stopni, w dzień około 0, minus 1, minus 2, 0, ta temperatura się tak waha, ale ogólnie jest zimno i ja w domu ostatnimi czasy miałam taką temperaturę, nie wiem, w sumie nie mam termometra, ale ta temperatura to nie było takie hajcowanie na maksa, dlatego że ja zauważyłam, że Frania, wiecie, jej jest chyba gorąco, ona ma to futro, ona biega, więc stwierdziłam, że muszę trochę tą temperaturę obniżyć, zresztą też ja nie wiem, co mi się stało, to chyba przez tą pościel z Lidla. Ona tak grzeje, że w sypialni jest mi za ciepło, więc tam też skręciłam trochę te grzejniki, ale to nie jest tak, że ja wyłączam je czy coś, absolutnie. Po prostu troszeczkę zmniejszyłam tą temperaturę i dzisiaj mi jest tak jakoś zimno. Nie wiem, czy ja zmarzam w sumie, jak biegam dzisiaj do pracy rano o tej 5:30, nie mam pojęcia. Czy po prostu przez to, że właśnie tak rano wstaję, to teraz tak mam, nie wiem, w każdym razie no jest mi chłodno, więc zarzuciłam sobie ten sweter, ale zaraz się wykąpię, to też będzie inaczej. Zrobię sobie pielęgnację, może w sumie coś Wam pokażę, zaraz zobaczymy. Natomiast przychodzę do Was, żeby jeszcze dopowiedzieć dwa słowa odnośnie tej kliniki, bo to już było chyba dwa vlogi wcześniej. Ale tak, ostatniego vloga już miałam nagranego, jak wypisałyście komentarze pod tym wcześniejszym filmikiem i chcę tylko coś sprostować. Słuchajcie, to nie jest jakaś klinika taka nieznana, klinika krzak, o której nikt nie słyszał, nie zna lekarzy, to są tam pracują znani lekarze z Gdańska, ze szpitali. I to jest taka klinika, gdzie na przykład jak chcecie coś na szybko zrobić, jakieś prześwietlenie, USG, to właśnie możecie tam zrobić, prywatnie oczywiście, ale często jest tak, że no nie wiem, jest ktoś chory i na NFZ jak ma czekać, no to nie musi jechać do Gdańska gdzieś tam się bujać, wiecie, autobusami, tramwajami, szczególnie jakaś starsza osoba, no tylko może iść tu po prostu to zrobić, także no klinika jest jakby znana, nie słyszałam, żeby miała złe opinie, dlatego też się skusiłam i tam poszłam. I teraz jeśli chodzi o tą całą sytuację, to, bo ktoś tam z Was napisał, chyba dwie osoby, żebyście nie zapłaciły prawdopodobnie za ten zabieg, tylko słuchajcie, co ja miałam zrobić? Jestem po zabiegu, mam już wypis, mam wszystko, dostałam te leki, te pończochy i tak dalej, stoję, za mną kolejka ludzi i co mam zrobić? Mam uciec stamtąd? No jakby wiecie, no sytuacja bardzo głupia i ja się cieszę, że Wy takie macie empatyczne podejście do tego, że macie w sobie tyle empatii, że to rozumiecie i ja też jakby miałam takie myśli, żeby nie zapłacić, tylko co zrobić w takiej sytuacji? Ja jestem taka, że zawsze się odezwę, powiem co myślę, powiedziałam wprost, jak to z mojej strony wygląda, że cały czas mi mówiły o 400, bo to są zabiegi, ja nie mogę właśnie chyba nazw mówić, ale są dwa i w jednym zabiegu za 400 zł macie wpuszczaną w żyłę, macie płyn, a w tym drugim piankę. I właśnie, i one mi cały czas mówiły, że to jest ten zwykły zabieg, natomiast prawdopodobnie to, co tam się wszystko stało, to jest niekompetencja tych pielęgniarek, recepcjonistek. Ja nie wiem, czy one nie są nowe, ale czegoś tam nie zakumały, nie ogarnęły i one po prostu nie doczytały, prawdopodobnie, albo lekarz się walnął, w sumie teraz nie wiem. Natomiast no, jakby wiecie, to są takie sytuacje, z których po prostu nie wiadomo jak wybrnąć i ja też, jak nie wiem czy Wam to ostatnio mówiłam, jak siedziałam w poczekalni, żeby wejść na mój zabieg, to jakaś babcia starsza poszła zapłacić i miałam przygotowane 200 zł za jakieś tam badanie, a one do niej 230. Ona mówi, że wczoraj dzwoniła i powiedzieli jej, że poczekajcie, tylko ściszę telefon, że powiedzieli, że 200, a one, że 230, no i też zapłaciła, no co miała zrobić, słuchajcie. I no z tymi kwotami, z tymi kosztami tych zabiegów, to faktycznie jest coś dziwnego tam i trochę nie wiem, co z tym zrobić. Jeśli chodzi o moją nogę, ja już nie muszę tam iść, bo tam, znaczy, tam jest tak, że po 14 dniach, jeżeli coś się dzieje, no to idziecie na kontrolę. Też ewentualnie jakby w ciągu 14 dni coś się działo, czyli byście miały gorączkę, duszności, bo tam jest dużo tak naprawdę rzeczy, które mogą wystąpić po tym zabiegu. Wy nawet pisałyście, że też ciężko przechodziłyście. U mnie było naprawdę, słuchajcie, lajtowo, tylko ten ból pierwszego dnia, a potem już tak sporadycznie gdzieś tam cały czas mnie boli, ale ogólnie oprócz przebarwień i oprócz tego, że ta noga tak średnio teraz wygląda, no bo to na razie tak będzie, to nic odpukać wielkiego się nie dzieje, także ja już tam na razie się nie wybieram, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek tam się wybiorę, ale szczerze Wam powiem, że nie wiem, jak wybrnąć z tej sytuacji. Z jednej strony chciałabym coś zrobić, ale z drugiej, wiecie, to są lekarze, ja też nie chcę jakby, no nie wiem, kurczę, nie wiem, jak to wyjaśnić z nimi, muszę pomyśleć i muszę się zastanowić i
Może coś w sumie wykombinuję. Cały czas mi to chodzi po głowie. To nie jest tak, że ja o tym zapomniałam, słuchajcie. Cały czas mi to chodzi po głowie, bo to jest niedopuszczalne, że takie rzeczy się dzieją. Powinno być tak, że pacjent idzie na zabieg i ma jeszcze raz informację, co to będzie za zabieg, ile będzie kosztował i tak dalej, i tak dalej. I wy też o tym pisałyście, bo to jest normalne, tak powinno być. A nie, że ktoś wam co innego przekazuje, potem idziecie na zabieg. A jakby mi, kurde, zabieg ten za 6 tysięcy zrobili, to ja bym wyszła i co bym powiedziała? Miałby 400 zł. Jezu, słuchajcie, już się tak z tego śmieję, ale to nie jest śmieszne, to jest naprawdę, no, to jest aż nie do pomyślenia, że takie rzeczy się dzieją, także dobrze, słuchajcie, ja w takim razie kończę teraz, kamera mi się oczywiście rozładowała, także spróbuję naładować i pokażę wam jakąś pielęgnację wieczorną, może jak nie dzisiaj, to jutro. Dawno mnie tu nie było, ja właśnie się wykąpałam i zmazałam sobie makijaż, oczyściłam dokładnie twarz, raz, drugi, trzeci, czyszczę tak długo, aż jest, dosłownie aż się świeci, zobaczcie, także oczyszczanie to jest jakby najważniejsze w całej pielęgnacji. Stonizowałam i teraz pokażę wam, co aktualnie nakładam na twarz. Oczywiście te kosmetyki się zmieniają, to zależy od potrzeb mojej skóry. Mam kilka otwartych, które chcę jak najszybciej wykończyć i właśnie takim kosmetykiem jest to serum z firmy Hoa. Ono jest dostępne w Contigo, ja kupiłam online, na różnych stronach internetowych i to jest serum nawilżające, borówka i lotos. Już mam go tutaj mało, także nałożę sobie dzisiaj na całą skórę. Wieczorem ta pielęgnacja musi być taka kompletna, w sensie takim, że oprócz dobrego demakijażu, serum, potem krem nawilżający, ewentualnie coś na jakieś wypryski, jak mi coś wyskoczy. Ja mam rzadko wypryski, ale czasami zdarzy się, tak jak teraz, że mam tutaj jakieś czerwone kropki czy tu, to zaraz wam pokażę, czego ja używam i to jest genialne. Ja już wam to kiedyś pokazywałam zresztą, ale pokażę wam dla przypomnienia jeszcze raz. Jeśli chodzi o to serum, to ja sobie nie żałuję, bo to jest bardziej taki, zobaczcie, krem. To jest bardzo leciutkie, to się błyskawicznie wchłania, także moja skóra jest normalna, lubi się przesuszać, czasami się świeci, bo jest odwodniona. Także trochę tego potrzebuję, tej pielęgnacja musi być taka, wiecie, dokładna, kompletna i... No i właśnie najlepiej się sprawdza, jak nałożę serum i na to krem, to wtedy mam wrażenie, że rano ta skóra jest taka jak powinna być, idealnie nawilżona, napięta i tak zdrowo wygląda, bo jak skóra jest nawilżona, to od razu, tak wiecie, zdrowo wygląda, także nie zapominamy o szyi, dekolcie. Delikatnie sobie, to serum delikatnie się klei, ale to oczywiście zaraz jak się, wiecie, wchłonie, to już tego uczucia nie będzie, klejenia się, także delikatnie sobie wklepię. Oczywiście będę też robiła masaż twarzy, ale to już później, jak mi się te produkty trochę wchłoną, będę sobie siedziała przed telewizorem i wtedy będę sobie robiła. Teraz krem pod oczy, słuchajcie, to jest rozjaśniający, krem pod oczy rozjaśniający cienie, witamina C, awokado i kofeina. Ostatnio stosuję dwa kremy, zawsze jakiś na cienie i opuchliznę pod okiem i na to jeszcze jakiś nawilżający albo po prostu jakiś gęstszy, dlatego że zauważyłam, że to się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Także tego też chcę już skończyć, bo w sumie mam go tutaj mało, już jest prawie, zobaczcie, gdzie ta pompka. Także chcę się trochę pozbyć tych opakowań, bo za dużo tego mam pootwierane tutaj. Także smaruję całe oko naokoło, robię taki delikatny masaż. Mam wrażenie, że te oczy lepiej wyglądają. Oczywiście te przepukliny tłuszczowe mam, ja ich nie zlikwiduję, ale ogólnie taka pielęgnacja, gdzie nakładam dwa kremy, powoduje, że ta skóra lepiej wygląda. Już rano jak się budzę, to nie mam takich worów pod oczami, no bo wory też mi się robią, jak się nie wyśpię. Albo jakieś zmiana pogody, cokolwiek, także... O, i tak to wygląda. Także delikatnie sobie wklepię. I teraz będą kolejne dwa kosmetyki, tylko dajcie mi dosłownie 5 minut, niech to się wszystko wchłonie i zaraz do was wrócę. No dobrze, kosmetyki już się wchłonęły, zobaczcie, jak ta skóra się ładnie świeci, odzyskała swój blask. Jak tylko dostanie trochę nawilżenia, to zobaczcie, wszystko się tak ładnie świeci, Jezu, uwielbiam. Także teraz krem na całą twarz, to jest co prawda krem na dzień z jaj, mówiłam wam ostatnio, że bardzo lubię ten krem, ale stosuję go też na noc, bo jak nałożę serum, to on się bardzo dobrze sprawdza. I to nawilżenie jest wystarczające, także nałożę go. Tak jak wam wspomniałam wcześniej, to serum się bardzo szybko wchłania, więc to jest fajne. Nie musicie stać nie wiadomo ile w tej łazience, czy tam czekać, żeby nałożyć kolejny kosmetyk, tylko dosłownie starczy chwilka. Już tego kremu mam tu mało, nie chcę wylecieć. Ale naprawdę go intensywnie używam, także delikatnie go wklepię. On jest też taki w ogóle, taki...
Ładnie pachnie, jest taki delikatny i taki aksamitny. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale bardzo fajna ma konsystencja. Także nawilżam dobrze skórę. Jak jeszcze potrzebuje moja skóra, na przykład za 5 minut zobaczę, że jeszcze skóra chce więcej tego kremu, to oczywiście dokładam. Natomiast póki co wydaje mi się, że tak będzie ok. Najgorzej jest tutaj z nosem. Ja mam zawsze tutaj zaczerwienioną tą skórę i tutaj z brodą. Bo tu mi się często robi opryszka i to miejsce jest zawsze suche. Także na to miejsce staram się nakładać taką grubszą warstwę i to zrobię już na sam koniec. Na razie wklepię to, co mam. I w szyję. Żeby też była nawilżona. Jeśli chodzi o dekolt, to teoretycznie mogłabym ten sam krem nałożyć, ale cały czas próbuję wykończyć ten z Amwi, który już jest przeterminowany. To jest ten z tymi drobinkami i nakładam go przeważnie rano albo właśnie wieczorem na szyję, na dekolt, bo on też tak ładnie rozświetla i on się idealnie nadaje, szczególnie właśnie w dzień, jak jest słońce, zakładnie to się wszystko tu odbija. Natomiast na twarz był za ciężki, chyba przez te drobiny. Tych drobin chyba nie wiem, czy wy tutaj je zobaczycie. Nie wydaje mi się. Ale chyba widać, jak ta skóra się ładnie świeci. Pięknie. Taka zdrowa. Przynajmniej jak nałożę kremu, potem już tak nie jest, ale po samym nałożeniu kremu zawsze tak jest. Także niech to się wszystko ładnie wchłania. I jeszcze teraz oczy, słuchajcie. Nałożyłam wcześniej ten krem z czego on był? Z Only Bio. Tak, z Only Bio? Poczekajcie, bo już nawet nie wiem. Tak, z Only Bio. I teraz nałożę coś, co używam już od chyba 2 miesięcy i to jest kawowe masło pod oczy z Lale. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. Ona jest dostępna w Hebe i w ogóle w takim dziwnym miejscu stoją te kosmetyki, że ciężko je znaleźć. Pytałam się pani ostatnio i pani mi pokazała gdzieś w ogóle przy ziemi, w jakichś kosmetykach, które wiecie, przy na samym dole, przy jakichś kosmetykach sezonowych. Tam jest kilka rzeczy. Ja mam jeszcze 2 rzeczy z tej firmy, które pokażę wam w jakichś tam kolejnych filmikach i wszystkie 3 genialnie mi się sprawdzają. Także to masło pachnie kawą. To jest taka kawa normalnie z ekspresu. Zobaczcie, taka świeżuteńka. I z racji tego, że to jest masło, to jest dosyć takie zbite, twarde. Ja nie wiem, jak taki słoik w ogóle zużyć. Tu jest pół roku na zużycie. Nie ma szans. Przez 2 miesiące zużyłam dosłownie troszeczkę, a używam naprawdę codziennie. Także nakładam sobie jeszcze to masło, tak trochę, zobaczę, jak będę to potrzebowała więcej, to sobie nałożę, ale pięknie pachnie, jak lubicie kawę, to powiem wam szczerze, że jest mega. Można też stosować na powieki, natomiast jeśli chodzi o stosowanie rano, to tak pod makijaż nie wiem, czy bym polecała, w sensie to zależy pewnie, jaką macie skórę. Przyjemne jest to uczucie, jak jest ten krem pod oczami, dlatego że czuć tak jakby, że ta skóra dostaje to, czego potrzebuje, no bo moja skóra ogólnie jest sucha, ale to też nie jest tak, że on się jakoś błyskawicznie wchłania, w końcu to jest masełko, więc to się raczej tak szybko nie wchłonie, ale super, bardzo się polubiłam z tym masełkiem, także tak to będę zostawiała, czasami sobie właśnie też tutaj koło nosa nakładam, nałożę sobie teraz trochę więcej, miałam suchą skórę, o, tu trochę, i tak to muszę zużyć, a tego jest tak dużo. Ogólnie to masełko, słuchajcie, kosztuje w Hebe 20 parę złotych. Także fajny kosmetyk. Nie wiem, na ile on jest naturalny, ale to jest chyba jakaś taka jedna z tych firm bardziej naturalnych, tak mi się wydaje, bo część z was zwraca na to uwagę tak na maksa, więc wydaje mi się, że tak, że ta firma Lale to jest raczej coś takiego bardziej naturalnego. No. Ogólnie ważny jest rok, ale od otwarcia 6 miesięcy. I tak to wygląda, niech to się teraz wszystko wchłania. I tak jak wam mówiłam, mam tutaj jakieś krosteczki, zaczerwienienia i ten produkt jest absolutnie genialny i to jest Himalaya. Ja już wam kiedyś mówiłam o tej maści, ona kiedyś w ogóle była dostępna w Rossmanie i chyba w Naturze, wszędzie była dostępna, w Superfarm. Potem ją wycofali i teraz można ją dostać w aptekach, ewentualnie na Allegro. Ciężko ją tak dostać w sklepie stacjonarnym i to jest, co oni tutaj w ogóle napisali, bo ona też zmieniła opakowanie i opis jest teraz inny. Natomiast ja w ogóle tą maść, ten krem, tą pastę, ja ją poznałam jak byłam w Anglii, już wtedy ją używałam tam, słuchajcie. To jest ochraniający i kojący krem uniwersalny, który łagodzi podrażnioną skórę, chroni i pielęgnuje. Właściwości kojące, antybakteryjne. Słuchajcie, to jest coś takiego, że jeżeli macie krostę i nałożycie to raz, drugi,
w ciągu dnia i na noc, rano się budzicie i na przykład jak macie taką, wiecie, gulę, to rano tego nie będziecie miały. To jest w ogóle szokujące. Ona jest tak dobra, tylko pod warunkiem, że nie będziecie tej krosty dotykać i oczywiście gnieść, no bo to jest jakby, zobaczcie, ona jest taka delikatnie brązowa. Ja też pastę do zębów z Himalaji czasami kupuję. Zapach jest taki bardzo ziołowy, ona też jest mega wydajna, bo dajecie tego tylko trochę, zobaczcie. I smarujecie sobie tam, gdzie potrzebujecie. Ja tutaj też trochę dam, bo tutaj mam takie czerwone, więc koło nosa też. Ona jest właśnie fajna, bo nie jest bardzo wysuszająca, więc ja nie lubię tych wysuszaczy wszystkich na krosty. Kiedyś stosowałam i to był błąd. Natomiast ta pasta, ta maść, ten krem jest naprawdę idealny. Kosztuje do 10 zł, także polecam Wam serdecznie. Ja Wam zostawię linki oczywiście. Jakbyście miały ochotę, to sobie poczytajcie, zobaczcie, ona ma też dobre opinie. Także smaruję w te miejsca, gdzie potrzebuję, żeby coś zlikwidować, jak mam jakieś czerwone plamki. I rano tego nie będzie, także jeszcze raz Wam tylko pokażę. Genialny, genialny krem. On kiedyś inaczej wyglądał i inaczej się nazywał. Nie pamiętam jak, ale ktoś mi ogląda długo, to na pewno pamięta, bo ja to pokazywałam już kilka lat temu. Także dobra, słuchajcie, to jest wszystko. W takim razie niech te kosmetyki się teraz wchłaniają. Niech się wchłaniają. Ja idę sobie, włączę pewnie przyjaciół na Comedy Central i będę sobie robiła masaż twarzy. Jutro też pewnie będę zmywała paznokcie, już mam je dzisiaj czwarty chyba dzień, dlatego że jutro te szafy przyjadą. Miały przyjechać dzisiaj, ale dzwonili, że niestety samochód się zepsuł i że przyjedzie jutro kierowca. Także jutro wieczór będę miała zajęty, bo już dzisiaj miałam mieć taki zajęty, ale ostatecznie... No, ostatecznie jutro będę składała szafy, w piątek jadę na depilację laserową, do forum, także też na pewno coś Wam ponagrywam, więc co, widzimy się już jutro. Jest 6:55 i chciałam Wam pokazać, że u nas dalej pada śnieg. Wczoraj padał, dzisiaj pada i tak te ulice są w miarę czarne. Ja nie wiem, czy oni czymś posypali tą ulicę, ale aż dziwne, bo jest minus 7 stopni, także musi być ślisko na tej ulicy, także ja... Taka typowo świąteczna pogoda. Szkoda, że właśnie na święta nigdy tak nie jest. Kiedyś tak było, ale ostatnimi czasy to ja nie pamiętam, kiedy taka pogoda była na święta. Zawsze jest zielono. Także, no, zobaczymy, może w tym roku będzie lepiej. I mamy piątek. Słuchajcie, dzisiaj jest mój dzień wolny. Jak Wam teraz opowiem, co się wydarzyło przez ostatnie 2-3 dni, to padniecie. Nie wiem, co się dzieje. Po prostu nie mam pojęcia... Co za czas jest teraz? Jestem w jakiejś szarej strefie, dzieją się same złe rzeczy i zastanawiam się, co mnie jeszcze czeka. Zacznę może od, w sumie nie wiem od czego, zacznę może od lekarza, dlatego że od kliniki, ponieważ chyba o tym Wam mówiłam już w tym vlogu i słuchajcie, zadzwoniłam tam. No i w skrócie Wam powiem, oczywiście bardzo w skrócie wszystko, rozmawiałam z jedną panią, która niby rozmawiała z dyrektorem i znowu do siebie dzwoniłyśmy po kilka razy, summa summarum. Pierwszy telefon był zwrotny, był taki, że no mogłam od razu powiedzieć lekarzowi, bo niby dyrektor dzwonił do lekarza, no i lekarz jakby nie wiedział o tej sytuacji. No przecież przy mnie pielęgniarka poszła, weszła do pokoju, bo ja zanim zapłaciłam, powiedziałam o tej sytuacji, poszła, zapytała i wróciła z informacją, że został wykonany ten, a nie inny zabieg. Więc jakby powiedziałam to i powiedziałam, że no absolutnie lekarz był od razu, zanim zapłaciłam, wiedział o tej sytuacji, wszyscy wiedzieli i tak naprawdę no jakby no czuję się oszukana, powiedziałam wprost. I słuchajcie, no i znowu poszła porozmawiać z dyrektorem, po czym wróciła z informacją, że dostaje voucher na 200 zł do wykorzystania u nich w klinice przez najbliższe pół roku, jakoś tam do maja czy coś, i w ramach tego, żeby nasza współpraca dalej się tak wspaniale układała i żebym tam przyszła na kolejny zabieg, w ramach tego, że nie dogadałam się z lekarzem. I słuchajcie, ja myślałam, że ja padnę i ja cały czas jej tłumaczę, że to nie jest tak, że ja się z kimś nie dogadałam. Ja po prostu dostałam informację o innym zabiegu, a inny został mi zrobiony i tak naprawdę to nie jest kwestia niedogadania. Ja nie zostałam poinformowana o tym, co będę miała robione. Nie wiem, co z tym zrobić. Słuchajcie, mam po prostu taką głowę. Zaraz usłyszycie dalej, co się jeszcze wydarzyło, więc nie wiem, co z tym zrobić. No muszę się zastanowić, czy to gdzieś dalej zgłosić, bo powiem Wam szczerze, ja bym chciała, żeby oni mnie skasowali te 400 zł i mnie to nie obchodzi, że oni mi zrobili inny zabieg. I muszę pomyśleć, także... Dobra, kolejna rzecz, słuchajcie. Szafy. Siedzę w takim bałaganie, ja się też przez to psychicznie źle czuję, bo tu jest po prostu taki syf, nazwijmy to po imieniu. Ja chciałam wszystko po prostu sobie poukładać, zrobić porządek i dzisiaj ten dzień wolny miał być po to, żeby już, wiecie,
wszystko tak na tip-top dopiąć, pozmieniać sobie poduszki, poszewki na świąteczne, przynieść moją choinkę, ja zawsze 1 przecież grudnia przynoszę, tylko nie mam nawet gdzie jej postawić. Słuchajcie, jest taki syf w mieszkaniu i teraz wyobraźcie sobie, że w niedzielę jak kupiłam te meble z Ikei, tam była opcja dostawy. To są kloce duże, bo te meble są wysokie na 2,36, więc no musiałam wziąć transport. Firma transportowa jest, mi się wydaje, jedna w Ikei. Ja wam tutaj napiszę, Renus, coś tam, services, nie wiem, to wam napiszę. Słuchajcie, to jest coś strasznego. Umówiliśmy się na środę, przedział czasowy 8:20, więc ja siedziałam w domu i miałam w czwartek jechać do biura, natomiast w środę czekałam w domu, już się umówiłam, że będę wieczorem z kimś skręcała te meble i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że siedzę i po południu ktoś do mnie dzwoni, nie wiem, czy to był kierowca, ktoś z tej firmy, i mówi mi, że no kierowca nie dojedzie, bo coś tam i czy możemy się umówić na dzień kolejny. Powiedziałam, że no dobrze, no jak jest taka sytuacja, tylko wiecie, ja miałam jechać do biura, ale mówię, no dobra. Ale w takim razie niech to będzie w przedziale czasowym jakimś konkretnym, bo ja nie będę już siedziała cały dzień. No i pan powiedział, że oczywiście, że możemy się umówić na 8:12. Ja mówię, idealnie mi to pasuje. I słuchajcie, no i pojechałam do tej pracy, siedzę. I około godziny 12 zaczęła się pojawiać ta przesyłka, że można ją śledzić. No i widziałam, że on dopiero ją właśnie po 12 wziął. I tam można całą drogę, po prostu widzicie na drodze samochodzi, gdzie on jedzie. I on cały czas był gdzieś w okolicach mojego miasta i w moim mieście. I słuchajcie, i było cały czas napisane, jeszcze 5 dostaw do twojej dostawy, jeszcze 4, 3 i tak dalej. Ale to się bardzo wolno zmieniało, bardzo. I ja próbowałam się skontaktować z tą firmą, dzwoniłam tam raz, drugi, tam w ogóle nikt nie chciał mi pomóc, w sensie pan na infolinii mówi, że on może prośbę wysłać do kierowcy, żeby do mnie zadzwonił. Ja mówię, wie pan co, umawialiśmy się na konkretną godzinę, a to już była chyba 16:00. Ja mówię, no przecież ja nie będę znowu cały dzień siedziała w domu. No i słuchajcie, tym bardziej, że ta dostawa kosztowała 209 zł. I słuchajcie. I no oczywiście skończyło się na niczym, pokłóciłam się tylko z nim, słuchajcie, cały czas ostatnio się kłócę w ogóle, bo no nie da się inaczej. I wyobraźcie sobie, oczywiście nic, zmieniają się te dostawy, w sensie na tym samochodziku, tam na tej mapce, że jeszcze tyle. Ogólnie od 12 do 19 dostarczył 4 dostawy i potem, znaczy przepraszam, do 17 i potem już było tylko, zostało 0 dostaw, od 17. No i oczywiście cisza, my tu czekamy na złożenie mebli, zrobiła się godzina 20 prawie, 19:30 i nagle ja patrzę na tej mapce, a tam niezrealizowane zamówienie. Słuchajcie, ja myślałam, że po prostu padnę. Złożyłam oczywiście reklamację do Ikei, dostałam już jakiś tam bon rabatowy, natomiast powiedzieli mi tam na tym czacie, że no niestety z tą firmą są takie cyrki, oni oszukują i niestety no jest jak jest. Będą się starali to rozwiązać jak najszybciej, ale rozumiecie, no kurde, to jest ile to czasu w ogóle na to siedzenie w domu i czekanie, i ja w sobie wszystko tak, ja lubię mieć zaplanowane wszystko i tu mi po prostu się pierdzielnęło tak, że ja w ogóle, ja nie wiem co teraz. Ogólnie no jakby stanęło na tym o 20, że ja w ogóle zadzwoniłam znowu tam, odebrała do tej firmy transportowej, odebrała jakaś pani, która słuchajcie, przez 10 minut próbowała się skontaktować z kurierem, po czym on powiedział, że przecież on mi dał rano informację, że ten towar jest uszkodzony i on go nie dowiezie. Co lepsze, w systemie Ikei jest napisane, że on mi w środę już go doręczył. Oni byli w szoku w Ikei, bo oni mówią, to pani nie ma tego towaru. Ja mówię, no nie mam, przecież on w ogóle, nie wiem czemu on zaznaczył, że on go dostarczył w środę, skoro ja go nie mam fizycznie. Jezu, słuchajcie, jakie cyrki, wyjaśnianie tego wszystkiego teraz, to jest po prostu cyrk jak nie wiem, a mebli jak nie mam, tak nie mam. Nie wiem, co jest teraz w sumie, jak to będzie wyglądało, no bo dzisiaj podejrzewam, że nie dostałam żadnej informacji, więc podejrzewam, że dzisiaj mi nie dowiozą, więc no... Totalnie niepotrzebny dzień wolny wzięłam, bo chciałam go wziąć, żeby sobie to wszystko ogarnąć, a suma summarum, no pojadę zaraz, ogarnęłam się, pojadę do Gdańska, pójdę na chwilę do forum, do Madisona, bo chcę iść do Dealsa, kupić płyn do prania, ale no jakby powiem wam szczerze, jestem wykończona, ale to nie koniec. Słuchajcie, wczoraj jeszcze w międzyczasie, między walką z kurierem, a moją pracą, wydarzyła się kolejna sytuacja, a mianowicie o 14:30, to jest taka przestroga też dla was, musicie zwracać na to uwagę, bo ja w ogóle ostatnimi czasy dostaję bardzo dużo różnych dziwnych maili. Takie maile, widać, że są fejkowe maile, na przykład od Netflixa, od jakichś tam innych firm. Trzeba tak uważać, bo te maile są, słuchajcie, tak podobne, że można naprawdę to wziąć za prawdziwe
prawdziwego maila. Oczywiście ja, jak ktoś mi pisze, że mam coś dopłacić, to ja to mam za przeproszenie w dupie, bo ja wiem, że ja nie mam nic do dopłaty, bo ja wiem, co ja płacę i ja zawsze robię opłaty na początku miesiąca i ja wiem, że ja nic nie mam do zapłaty, bo to jest jakby taka też dla mnie, wiecie, jak zapomniałam kiedyś, zdarzało mi się, to potem tak się zastanawiałam, czy mail, który dostaję, jest faktycznie prawdziwy. A teraz jak mam wszystko zapłacone, to wiem, że po prostu siadam jednego dnia, płacę i wtedy wiem, że w ciągu miesiąca nie mam prawa nic innego dostać. No ale właśnie, ostatnio przychodziły takie różne maile i wyobraźcie sobie, że wczoraj o 14:30 dostaję maila, że zmieniłam pakiet w Netflixie na jakiś tam w ogóle premium coś tam, który jest oczywiście droższy, dużo. A ja mam mojego Netflixa przez telewizję kablową i słuchajcie, i tam wiecie, to jest Vectra, dostawca internetu i telewizji. I wyobraźcie sobie, że ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. I zaczęłam się dowiadywać, znaczy wiecie, tam pisać na tym czacie z Vectrą, o co w ogóle chodzi. No i oni do mnie, no że pani zmieniła sobie taryfę. Po czym ja wchodzę na maile, a słuchajcie, dostaję informację, że ktoś z Podlaskiego logował się na moje konto w Netflixie. Po czym zmieniłam oczywiście hasła i tak dalej, ale nie mogłam tej taryfy tam zmienić, tego planu. Jezu, słuchajcie, wisiałam z godzinę znowu tam na czacie, potem na czacie z Netflixem, w międzyczasie jeszcze ktoś z Łodzi próbował się, znaczy włamał się na moje konto, znowu musiałam wszystko resetować. Wiecie co, ja mam wrażenie, że to jest jakiś w ogóle... Czy to się dzieje naprawdę? Jeszcze w międzyczasie były inne rzeczy, o których ja wam nawet nie mówię. Miałam jeszcze miałam taką walkę w ogóle z dostawcą z Allegro, peletu dla Frani. Co innego wstawia, co innego pisze, co innego dostałam. Słuchajcie, w ogóle taka masakra, nie mogłam tego peletu śmierdzącego zwrócić, bo pisze mi cały czas, że przyjmie to wyjątkowo, ale słuchajcie, nie mogłam zwrócić, bo jak się okazuje, te paki ważą 40 kg i ta paka była tak duża, że jak wpisywałam dane, to po prostu... Mogłam sama zwrócić na własny koszt za 4 dychy, a pelet kosztował 70, więc rozumiecie. Jezu, coś strasznego, w końcu odpuściłam, bo już nie dałam rady. Też paczka z Hebe, słuchajcie, wysłali mi, znaczy to nie jest wina Hebe, tylko słuchajcie, kurier z InPostu wrzucił paczkę do paczkomatu i nie wysłał mi potwierdzenia. I ja miałam przez kilka, jakieś tam w sumie 2 dni chyba, że ona jest wydana do doręczenia. Wiecie, na dworze jest mi tu, kurde, prawie 10, więc zadzwoniłam i zapytałam, o co chodzi z tą paczką, czy ona jest tyle w paczkomacie, bo ja kupiłam sobie po prostu kosmetyki, nie chciałam, żeby one tam były w tym paczkomacie. A pani mówi, że ona jest wsadzona do tego paczkomatu już wczoraj rano, czy tam przez wczoraj. Ja mówię, no ale jest cały czas status wydana do doręczenia. No i okazało się, że kurier wsadził, zamknął i nie wysłał mi kodu. Całe życie, słuchajcie, walczę. Ja już mam dość. Ja jestem po prostu wykończona. Ja wstałam z takim bólem głowy. Ja mam w ogóle teraz... muszę wziąć teraz tabletkę. Ja po prostu mam wrażenie, że to się nie dzieje naprawdę. Także... mówię wam to dlatego, że może wam się coś takiego przydarzyć. Czy z jakąś kliniką, czy z Ikeą, czy z Netflixem. To jest naprawdę... uważajcie. Bo gdybym ja nie dostała tego powiadomienia, to ja bym po prostu... Vectra jest taka, że oni moment łapią i by mi kazali zapłacić, a tak naprawdę już mi kiedyś tak zrobili, że słuchajcie, zmienił mi... też ja nie wiem, czy to właśnie ktoś mi się nie wkradł na konto, bo też mi się zmienił plan i słuchajcie, przez kilka miesięcy z nimi walczyłam, bo oni mi cały czas doliczali 29 zł do Netflixa, który miałam w pakiecie. Ja mówię, Jezu, po co mi dwa Netflixy? Przecież mam w pakiecie. Nie wiem, ja po prostu, słuchajcie, muszę się uspokoić jakoś, także idę wywiesić pranie, bo jeszcze franeczka siknęła na pościel. Także wywieszę to pranie sobie na razie w pokoju, nie wiem czy na balkon, w sumie może na balkon, bo jest słońce, ale jest minus chyba 10, więc, znaczy nie, 10 to nie, ale teraz jest pewnie minus, bo jest która? 9:09, także zaraz wywieszę może faktycznie na balkon, wysuszę włosy i będę uciekała. Jadę do tego Gdańska, zobaczę co tam ciekawego i myślę, że jak wrócę, to wtedy zakończę tego vloga. Może coś kupię, to wam pokażę, aczkolwiek to nie będą jakieś wielkie zakupy, bo ja naprawdę w grudniu mam zamiar przystopować. Jedyne rzeczy, które bym chciała kupić, to tak jak wam mówiłam, z ciuchów oczywiście. To jest Ramoneska. Pewnie na jakichś wyprzedażach i może jakaś ładna sukienka, taka elegancka, bo jak ja dziś wychodzę, potem nie mam sukienek, a teraz jest taki czas, że warto będzie złapać na wyprzedażach, także to jest wszystko, także raczej zakupów ciuchowych nie wiem, może jakąś torbę dzisiaj kupię taką na zakupy, tak jak tą Zarę ostatnio kupiłam, to może jeszcze jedną sobie kupię i prawdopodobnie to będzie wszystko, ale tak czy siak połączy się jak wrócę. I na szybko pokażę wam outfit. Chciałam założyć opaskę, bo mam taką fajną beżową, ale niestety nie mogę jej znaleźć.
więc zostaje moja smutna czapka z HM-u. Moje włosy dzisiaj tak ładnie wyglądają, wyczesałam je na szczotkę i chciałam właśnie na tego założyć opaskę, żeby ich tak nie gnieść, ale no trudno. Czarny szalik z HM-u to jest też ten puchaty. Kurtka Stradivarius, dlatego ona jest gruba, dlatego pod spodem mam tylko zwykłe takie stare body z Zary, bawełniane. Body na taką pogodę jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po prostu jest ciepło, nic tu wam nie wyłazi. Także spodnie też są z Zary, no i buciory z Zalando, to są te a la emu, skórzane. I właśnie zaraz zobaczę, czy mam spray, bo jeżeli mam, to jak wrócę, to je wypryskam tym sprayem, który chroni przed przemakaniem. I on jest faktycznie naprawdę dobry, słuchajcie, i działa. Ale w tym roku jeszcze nie pryskałam, a trochę już w nich chodzę, bo słuchajcie, no nie wiedziałam, że taki mróz cały czas będzie, a to jest najlepsza pogoda na te buciory, jak nie ma chlapy. Także zobaczę, jak nie mam tego sprayu, to też kupię w Gdańsku, jak wrócę, wam pokażę. No i tyle. Także słuchajcie, uciekam, bo coś znowu dostałam, nie wiem. Cały czas liczę, że to będzie SMS odnośnie szaf, że przyjadą. Ale to chyba nie są szafy, zaraz zobaczę, także do później. Jest już prawie 15, ja właśnie wróciłam do domu, jak coś słyszycie z tyłu, to Frania chrupi jedzonko, bo ona od zawsze o 3 dostaje, także dałam jej właśnie i słyszę, jak ona tu chrupie. W każdym razie, słuchajcie, pokażę wam małe zakupy z Dears, nie ma tu nic nadzwyczajnego, ale pokażę wam, bo ja zawsze wam wszystko pokazuję, więc pokażę. Najpierw tylko wam zrobię małą aktualizację, jeśli chodzi o sklep IKEA. Napisałam do nich, jak wyjeżdżałam z Gdańska, na tym czacie, bo ja nie mogę znaleźć numeru telefonu i nie wiem, czy tam jest jakaś infolinia, czy nie, natomiast napisałam na tym czacie i tam się łączycie z tym robotem. Bardzo łatwo się przełączyć do działu reklamacji, ale musicie od razu mówić, jak się połączy pierwszy pracownik, to zanim w ogóle zaczniecie z nim rozmawiać tak naprawdę, trzeba poprosić o dział reklamacji, dlatego że on będzie was o wszystko wypytywał i ja dzisiaj zostałam wywalona 3 razy z czatu chyba, czy 3, czy 2, już nie wiem teraz, i musiałam wszystko od nowa podawać, więc lepiej od razu się połączyć z reklamacjami i trafiłam na bardzo miłą dziewczynę, która prawie godzinę, słuchajcie, próbowała skontaktować się z tą firmą przewozową i wiecie, co się okazało? Że dodzwoniła się w ogóle do koordynatora jakimś cudem, nie wiem, jak jej się to udało, no próbowała do tej firmy bezpośrednio, do tych konsultantów, do kierowcy, do nikogo nie mogła się dodzwonić, no i udało jej się do koordynatora i słuchajcie, koordynator nic nie wiedział o tym, że ja nie dostałam swojego towaru. Kurier odhaczył, że w środę dostarczył, co ciekawe, w ogóle już nie miał żadnej informacji, że towar jest uszkodzony. Ten kurier prawdopodobnie w ogóle towaru nie pobrał z IKEA. On sobie coś chciał wpisywał do tej aplikacji wczoraj, powiedział, że jest oszustem i że z nim porozmawia, bo takie rzeczy nie mogą się dziać, że w ogóle no, on o niczym nie wiedział, on po prostu był przekonany, bo on patrzy w system, no i wierzy tym pracownikom, co jest oczywiście jakby no spoko, tylko zobaczcie, trafił się taki dziad, który sobie powpisywał co chce i w ogóle ta pani z IKEA również nie wiedziała, że jest coś uszkodzone. Ja mówię, że no wczoraj powiedziała mi jakaś konsultantka tam u nich w firmie, że mam nawet sama to do was zgłosić, to będzie przyspieszony ten proces tej weryfikacji i szybciej te meble dostanę. I znowu, to jest sytuacja, kiedy zapłaciłam kupę kasy, a oni mówią, jak ja bym w ogóle, nie wiem, zapłaciła za to 50 zł. Ja nie wiem. Ogólnie skończyło się na tym, że ja chcę zwrot 209 zł. Zobaczymy, co ta firma na to. Mam nadzieję, że oddadzą mi te pieniądze. I towar ma być w poniedziałek, także... Jezus Maria, co za cyrki. Dobra, na szybko takie domowe rzeczy z Deals. Ogólnie było dużo pierdół. Jak wiecie, ja świątecznych rzeczy raczej nie kupuję, bo... Jeszcze teraz w tym bałaganie to już w ogóle nie mam gdzie tego stawiać. Te lampki mi wystarczą, przyniosę jeszcze choinkę i będzie spoko. Chciałam płyn do prania, ale były takie wielkie flachy, słuchajcie, tak ogromne, że stwierdziłam, że będę może w tygodniu szła do koleżanki, ona mieszka koło, nie Dealsa, tylko koło Lidla, to tam kupię, tam jest bardzo fajne za 10 zł płyn do prania, czy tam za 12. No, a kupiłam sobie w Dealsie płyn do naczyń, ja bardzo lubię te Ludwiki, teraz mam taki mniejszy, a to jest jakiś tam miętowy, bardzo spoko płyn, 7Z-a. Worki 60 litrów, dlatego że będę wynosiła rzeczy na śmietnik. Jest śnieg, jest mokro, to nie chcę tego tak rzucać, wiecie, tylko chcę postawić koło śmietnika w workach, zapakować to ładnie, czy jakieś ubrania, czy coś, no to niech to będzie w tych workach. Także wzięłam takie worki i wzięłam też, słuchajcie, worki. Ja jakiś czas temu kupiłam chyba lawendowe. Wiecie, te zapachy nie są jakieś bardzo takie, że unoszą się w całym domu, ale gdzieś tam czuć, jak się schylicie do śmietnika. I tu wzięłam worki na śmieci z uszami vanilla latte. Ja kupuję zawsze 35 litrów. Ekstra, to jest taki zapach takiego kakałka w sumie. Ale to zupełnie jakiś dziwny zapach, nigdy takiego nie miałam. Ja miałam jakiś kwiatowy, właśnie miałam ten z...
lawendowy, ale nie miałam takiego, także one są tanie, one chyba 5 zł kosztują. Też wzięłam sobie nawilżony papier toaletowy z mleczkiem migdałowym. Zawsze mam coś takiego w domu. Też ciekawy zapach z mleczkiem migdałowym. Jak ja czasami w Biedronce kupuję, tam są takie truskawkowe dla dzieci chyba. No a tu wzięłam takie, niech sobie będzie. Też chyba 5 zł kosztował. I słuchajcie, Haribo, była promka na Haribo. Jedne Haribo kosztuje 6 zeta. Czyli jakbyście 3 kupiły, no to 18 zł. A teraz jest promocja, że za 3 się płaci 13,50. I wzięłam sobie jakieś takie... Te Haribo to jest taki shit, w sensie, no, no wiecie o co chodzi, to jakieś kwaśne o smaku coli, no bardziej sztucznie być nie może, ale ja lubię czasami sobie zjeść, także wzięłam i właśnie mam dwa o smaku coli i jedne te takie winter coś tam, tych nigdy nie jadłam, więc dlatego wzięłam. I papier taki, gdzieś słuchajcie tutaj mi zaginął, miałam taką rolkę, zaginęła, nie wiem gdzie jest, a chcę posprzątać, bo słuchajcie, plan jest taki, że skoro tych szaf nie będzie, to i tak mogę posprzątać sobie łazienkę, prysznic, zlew, lustro, wiecie, takie rzeczy, zmyć podłogę, czyli tam już będzie ładnie czyściutko, też rano sobie pranie już zrobiłam, więc łazienka będzie czyściutka, może uda mi się też coś w kuchni posprzątać, zobaczymy. Jutro na boks nie jadę, bo boli mnie noga jak cholera. Słuchajcie, tak mnie zaczęło boleć pod kolanem, nie wiem co się dzieje, ale to tak może być prawdopodobnie, bo to nie jest powiedziane, że to od razu odczuwacie jakiś dyskomfort. No mnie zaczęło tak boleć, jakbym miała takie, naciągnięte coś tam. Więc ja raczej jutro nie będę jechała, sobie wstanę i będę dalej sprzątała. I powywalam też część tych rzeczy, bo chciałam to wszystko robić na bieżąco, jak będę do tych nowych szaf wrzucała te ubrania domowe czy coś, ale jednak nie, po prostu usiądę i sobie posegreguję te rzeczy, wyniosę jutro na śmietnik i no i tyle. Chcę też zrobić sobie paznokcie, słuchajcie, ten lakier czekoladowy mam już chyba 6 dzień dzisiaj, także tutaj mi trochę coś zahaczyłam i mi się tak obskubało, więc może sobie teraz kwadratowe takie króciutkie paznokcie zrobię i na razie jakiś jasny kolor nałożę dla odmiany i też zastanawiam się ze stopami, bo ja na stopach mam też taką czekoladkę i w sumie robiłam na początku chyba listopada albo na koniec października, czyli mam miesiąc już na pewno i niestety jeden paznokieć mi pękł od stopy, ja chyba wiecie co, mam wrażenie, że zawsze gdzieś walnę tym paznokciem i w sumie, no właśnie, miałam i 7 teraz, w piątek za tydzień zrobić, ale tak sobie myślę, że ja chyba sobie zdejmę tą hybrydę, już nie będę szła, coś mi się nie chce tego robić, więc chyba to ściągnę i na razie sobie będę smarowała olejkami i po prostu niech te paznokcie odpoczną. W sumie ja lubię mieć ładne paznokcie od stóp, ja wiem, że teraz nie chodzimy w klapkach i tak dalej, ale to jest taki komfort, zawsze jak spojrzę na stopy, one są takie ładne, to od razu jakoś tak inaczej, ale jak myślę, że jak posmaruję odżywką i oliwką, to też będą ładne, więc chyba sobie dzisiaj właśnie zrobię, słuchaj, posprzątam łazienkę i no i będę robiła paznokcie, a resztę zostawię sobie najwyżej na jutro, także no to tyle, co chciałam wam powiedzieć, pokazać i w ogóle powiedzcie same, no po prostu jest jakiś pechowy czas teraz, ja nie wiem co się dzieje w ogóle, ja nigdy tak nie miałam, no już nie pamiętam takiego czasu, żeby było aż tak źle, wszystko się rypnęło, wszystko po prostu co mogło się rypnąć, to się rypnęło, także ja się dziwię, że jeszcze mi nic na łeb nie spadło, jak gdzieś dzisiaj byłam w Gdańsku czy cokolwiek, bo naprawdę i oby nie spadło mi nic na łeb. I to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie po sobie jakiś ślad i widzimy się za kilka dni w kolejnym wspaniałym, ekscytującym filmiku. Także do zobaczenia!